jubilary, na których uczestniczymy nie tylko w charakterze widza, ale również nasze modelki biorą udział w takich tam promocjach, znaczy promocjach, reklamach określonych firm. Podczas targów jubilary, na targach jubilary uczestniczy, to są 6 targi, ponad 180 wystawców z 12 krajów. To są 8 targi w Krakowie, jedne z najbardziej prestiżowych w ogóle targów w Europie, zwłaszcza w tym rejonie. Zachęcam Państwa do odwiedzenia jutro pawilonu Expo Centrum Galicyjska bodajże 9. Jutro jest dzień otwarty, ponieważ dzisiaj i wczoraj był dzień dla ludzi z branży, handlowców, którzy przyjeżdżają, podpisują kontrakty, zwiedzają targi. I to jest dzień otwarty. I tak jak mówiłem, my z tej okazji organizujemy spotkanie z modą, mając nadzieję, taką mamy nadzieję, że nasi goście, a liczni się zapowiadali, przyjdą, dotrą, na pewno dotrą. Koło 11, 12 to są nocni ludzie. Wczoraj było spotkanie również w Muzeum Lotnictwa i trwało chyba do pierwszej nocy. To też bierzemy pod uwagę. Jeśli chodzi o nasze spotkanie, to no, tak Państwo ci stali bywalcy, a widzę ciągle nową grupę. My prezentujemy młodych projektantów, którzy albo są na dorobku już, albo mają wiele do powiedzenia i w tej drabince modowej spinają się rzetelnie, uczciwie, krok po kroku i osiągają swoje sukcesy. Dzisiaj zaprezentujemy i zaczniemy nasze spotkanie z modą od firmy Black or White. To jest nowa marka, świeża na polskim rynku mody, ale już można powiedzieć, ma swoją ugruntowaną pozycję, gdyż wiele kobiet, które cenią klasykę, interesują w tej nowoczesnej formie, ubiera się w kolekcję tej marki. Kolekcja o tyle jest ciekawa, jest szyta ręcznie, a użyte materiały są najwyższej jakości, ekologiczne, co jeszcze można mówić. Otóż ci z Państwa, którzy będą zainteresowani odwiedzeniem czy stronie, bądź nawet zakupem tej kolekcji, a warto, otrzymają wizytówki, niektórzy już otrzymali. Biorą udział modelki w dzisiejszym pokazie Rolex Models, bardzo interesujące, świeże, naturalne, niektóre już mające ugruntowaną pozycję w świecie mody, niektóre jeszcze w tym roku, a być może w tym sezonie, wyjadą świat, dlatego traktujemy takie spotkania jako przygotowanie. Dzisiejsze, a ja bardzo proszę, zaraz będzie coś ciekawego, więc mobilizuję Państwa do tego jeszcze. 2 sekundy. Dzisiejsze spotkanie poprzedziła sesja modowa, jak Państwo się orientują. Nie tylko to miejsce jest prestiżowe, ale przede wszystkim to, co na górze jest bardzo prestiżowe, bo jest to Scena Narodowa Teatru Słowackiego. Mamy okazję i szczęście właśnie w tym miejscu spotykać się, prezentować. Ta kawiarnia jest specyficzna. Dzisiaj również o tej samej, praktycznie już pół godziny wcześniej zainaugurowała swoją działalność Scena Letnia przy Pompie. Będą się blisko tu od nas, za parkingiem, w znakomitej scenerii, wolne powietrze, odbywać wspaniałe recitale. Dzisiaj jest kabaretowy, recitale piosenkarskie, jak Wodeckiego i wielu, wielu innych. Tam Państwo mają wizytówki, a informacyjne takie ulotki. Radzę pobrać i przychodzi spotykać się, gdyż miejsce jest unikalne, klimat jest unikalny.
O ile się orientuję, to również w każdym dniu będzie tam czynne, jak to się nazywa, pub, nie pub, no, można kawiarnia też, pub, no, można tam napić się czegoś dobrego, ale nie wysokotrunkowego. Drodzy Państwo, black or white? Duże brawa, ale bardzo prosimy o dalsze pozostanie, Duże brawa dla projektantek. Chcemy je poznać, bardzo proszę. Dwie urocze projektantki. To są te dwie młode.